23 listopada 2006 roku w Londynie zamordowany radioaktywną substancją zostaje Aleksander Litwinienko, były funkcjonariusz rosyjskich służb specjalnych, który przedstawił dowody na to, że Władimir Putin doszedł do władzy w Rosji, organizując zamachy bombowe przeciwko własnym obywatelom. Te zamachy stały się pretekstem do wojny w Czeczenii, która Putina wyniosła do władzy. Более 300 тысяч. W Czeczenii zabito ponad 300 tysięcy osób. 40 tysięcy z nich to dzieci. Putin, któremu udało się zorganizować tę operację i przejść przez nią jako premier, został prezydentem. Putin podpisał dwie ustawy, które Duma uchwaliła. W wyniku przyjęcia pierwszej ustawy, każdego, kto krytykował władzę putinowską, dziennikarza, polityka, obrońcę praw człowieka, uznawano za ekstremistę i terrorystę. Druga ustawa głosiła, że ekstremiści i terroryści podlegają likwidacji fizycznej jako wrogowie państwa, niezależnie od tego, gdzie by się znajdowali. I te dwie ustawy Putin podpisał w 2006 roku, gdy przewodniczył obradom G8. I dosłownie po upływie półtora, dwóch miesięcy Aleksander Litwinienko został zabity. Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Chcemy dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest. Wraz z ogłoszeniem przez nowego premiera Donalda Tuska, polityki dialogu z Rosją taką, jaką ona jest, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczęły się prace nad sformalizowaniem tej nowej polityki. Przybrało to formę dokumentów. Dokumentów, które zatytułowane były nową filozofią w relacjach pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. Jeden z takich dokumentów znalazł się w teczce, z którą z pierwszą wizytą do Moskwy w roli ministra spraw zagranicznych poleciał Radosław Sikorski. Tezy na rozmowy pana Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, z panem Siergiejem Ławrowem, a wśród nich dokument, który opisywać ma nowe stosunki pomiędzy naszymi państwami. Polskę i Rosję wiele łączy, ale niemało też dzieli. Czytamy o fascynacji, zainteresowaniu Rosjan Polakami, Polaków Rosją. Czytamy m.in., że mimo licznych konfliktów w wieku XIX i XX warto przypomnieć charakterystyczny epizod, kiedy po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Polskiego car i król Polski, Aleksander I, nadał mu konstytucję wzorowaną na liberalnej napoleońskiej konstytucji księstwa warszawskiego. Tym aktem Aleksander
zaskarbił sobie sympatię Polaków. Po co w ogóle wspominać w dokumentach dyplomatycznych przed wyjazdem do Moskwy o tym, że car był kiedyś królem Polski? Obawiam się, że trzeba spoglądać na to z perspektywy, która mnie jest niedostępna. To znaczy zbadać stopień infiltracji agentury rosyjskiej wśród urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Broń Boże, nie mówię o autorze konkretnej instrukcji, bo nie mam do tego danych. Ale samo podsunięcie tego rodzaju skojarzenia pokazuje powiedziałbym, szokującą gotowość do podporządkowania Rosji, która nie ukrywa swoich agresywnych zamiarów. Jest tam takie przypomnienie, że car Aleksander I był królem Polski, ale o wiele gorsze jest to, że tam jest mowa o tym, że on nam dał demokratyczną konstytucję wzorowaną na konstytucjach napoleońskich, czy na konstytucji napoleońskiej. Tak jakby to była dla Polaków pierwsza konstytucja demokratyczna. No a wiemy, że naszą pierwszą to była konstytucja 3 maja. Tak brutalnie utopiona, można powiedzieć, we krwi obrońców niepodległości Rzeczpospolitej, obojga narodów, najechana brutalnie po prostu przez wojska rosyjskie carycy Katarzyny. No ale jak rozumiem, jak już mówimy w relacjach z Ławrowem, gdzie są korzenie Polski demokratycznej, to trzeba wskazać oczywiście, jakby powiedział Jerzy Targalski, wskazać na tą łaskę rosyjską. No, Rosjanie nam zbudowali demokrację nad Wisłą w 1815 roku za sprawą cara Aleksandra I, no, uzurpatora króla Polski. To jest rzeczywiście niesamowite w tej filozofii. Jakby do tego się odwołać, no to trzeba mieć tupet. Nowa filozofia stosunków to dokument przygotowany w MSZ, który wykorzystywany miał być dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy Radosław Sikorski poleciał do Moskwy przygotowywać właściwe zastosowanie tego dokumentu, czyli wizytę Donalda Tuska na Kremlu. To tam polski premier w czasie inauguracyjnego spotkania z Putinem miał tę filozofię zaprezentować. Polski premier, lecąc do Moskwy, chciał zaprezentować nową filozofię wzajemnych stosunków, zaoferować reset. Miał jednak świadomość, że dla strony rosyjskiej przede wszystkim kwestia tarczy antyrakietowej jest sprawą fundamentalną i spodziewał się, że ten temat może się w Moskwie pojawić. Bardzo się cieszę, że pan prezydent osobiście i inni przywódcy Federacji Rosyjskiej tak szybko odczytali sygnały o tym, że Polska i ja osobiście i mój rząd mamy intencje naprawy relacji polsko-rosyjskich. Jednak nie tylko sprawy tarczy antyrakietowej były interesujące dla dwóch stron tej rozmowy, dla Władimira Putina i Donalda Tuska. Politycy rozmawiali również na temat Ukrainy. Również skład delegacji był niezwykle interesujący. Po polskiej stronie znalazł się w nim ktoś, kogo wedle dokumentów nie powinno tam być. Zbigniew Żońca. Człowiek o bardzo ciekawej biografii. Żońca to esbek, który przez całe lata szkolony był po to, żeby realizować interesy Rosji z pozycji funkcjonariusza polskich służb specjalnych. Najpierw służby bezpieczeństwa, a później po transformacji agencji wywiadu. Krótko przed wyjazdem czy pójściem na Kreml Żońca miał skutecznie wyłączyć z delegacji na rozmowy z Putinem konstytucyjnego ministra, jakim był minister Grabarczyk. I wstawić w to miejsce siebie. Jak popatrzymy na zdjęcia i filmy z tego spotkania, to nie ma na nich ministra Grabarczyka, ale jest pułkownik Żońca. Zbigniew Żońca był odpowiedzialny za sporządzanie notatek, które powinny były opisać, co działo się w trakcie spotkań Putin-Tusk. Jednak jak wynika z odnalezionych przez nas pism, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dokumenty takie początkowo w ogóle nie powstały. Powstały za to w innym miejscu, w
kancelarii premiera Tuska, o czym pisze w przedziwnym piśmie szef Departamentu Wschodniego MSZ Jarosław Bratkiewicz. Tu jest mowa o tym, że w ogóle w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z tej wizyty nie powstała notatka. Jest mowa o tym, że 12 bieżącego miesiąca, czyli w lutym, powstała taka notatka w Departamencie Polityki Zagranicznej KPRM, czyli w kancelarii premiera Tuska. Wedle informacji płynących z KPRM wyglądało na to, że to właśnie kancelaria premiera, której przedstawiciele licznie zasilili skład oficjalnej delegacji, sporządziła taki dokument. Tego rodzaju materiał o klauzuli poufnej do rąk własnych został przesłany do mnie Berylem 12 bieżącego miesiąca. Niezwłocznie rozpisałem go na pana ministra i panią minister Bernatowicz. Departament Polityki Wschodniej nadal jednak nie otrzymywał żadnego formalnego zlecenia, by przygotować na podstawie cząstkowych materiałów i informacji całościowej notatki na temat wizyty premiera. Dwa tygodnie po wizycie premiera Tuska w Moskwie w Polsce powstaje pierwszy dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych relacjonujący to spotkanie. Autorami tego dokumentu są człowiek, którego nie było w tym czasie w Moskwie, Jarosław Bratkiewicz, oraz Zbigniew Rzońca, esbek, który na spotkaniu z Putinem był. Pod tym dokumentem widnieje podpis Radosława Sikorskiego. Notatek ze spotkań, które odbywają się na takim szczeblu, nie sporządza się dwa tygodnie po spotkaniu. Z praktyki, z wiedzy, z doświadczenia pracy nad materiałami dyplomacji polskiej okresu Donalda Tuska do roku 2010, mogę jednoznacznie powiedzieć, że notatki, na których widnieje na rozdzielniku prezydent Lech Kaczyński, są inne niż te, na których jego nazwisko nie widnieje. Notatka podpisana przez Sikorskiego, a sporządzona przez duet Bratkiewicz-Rzońca zawiera jeszcze jedną zagadkę. W jej konkluzji znajduje się takie oto zdanie. Rozmowy w Moskwie przebiegały w dobrej i rzeczowej atmosferze, choć nie pozbawionej elementów kontrowersyjnych i polemicznych. Moi informatorzy, którzy w tamtym czasie, w roku 2008, pracowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, relacjonując spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Putinem na Kremlu 8 lutego 2008 roku, opowiadali mi o tym, że krótko po przywitaniu, przynajmniej w pierwszej fazie rozmowy, Putin miał w formie żartu zwrócić się do Donalda Tuska z takim stwierdzeniem, że chciałby z nim, z Polską, porozmawiać o rozbiorze Ukrainy. No nie wiemy, w jaki sposób premier na to zareagował. Nie twierdzę, że aprobatywnie, ale na pewno jakby postawił polską delegację i polskiego premiera prezydent Putin w trudnej sytuacji. Pewnie nie ze względu na to, jaka była reakcja, tylko ze względu na to, w ogóle, że ten problem się pojawił, zniknęła jedna, dwie, może trzy notatki dotyczące rzeczywistego przebiegu tego spotkania. Właśnie ze względu na tą pierwszą fazę. Dlatego, że ujawnienie takiej notatki, zarchiwizowanie takiej notatki, przesłanie jej na przykład w formie kopii do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego postawiłoby pod wielkim znakiem zapytania sens tego, co już jesienią 2007 roku Tusk określił mianem nowych, czy nowej filozofii relacji polsko-rosyjskich. Na starcie reset zostałby unieważniony. Osiem lat później świat dowiaduje się o tej szokującej propozycji, którą w Moskwie złożył Tuskowi Putin. Na Ukrainie trwa już wojna. Sikorski od kilku tygodni nie jest już szefem MSZ, ale przed odejściem z ministerstwa odtajnia notatkę Rzońcy i Bratkiewicza. W wywiadzie dla serwisu Politico.com odpala polityczną bombę uderzającą w Donalda Tuska, który właśnie rozpoczyna urzędowanie w Radzie
europejskiej. Od tego czasu Rosja próbuje wciągnąć Polskę w inwazję na Ukrainę tak, jakby to była postmodernistyczna powtórka z historycznych rozbiorów Polski. Chciał, żebyśmy stali się uczestnikami tego rozbioru Ukrainy, mówi Sikorski. Putin chce, aby Polska wysłała wojska na Ukrainę. To były sygnały, które nam wysyłali. Od lat wiemy, jak myślą. Od lat wiemy, że tak myślą. To była jedna z pierwszych rzeczy, które Putin powiedział mojemu premierowi Donaldowi Tuskowi, wkrótce przewodniczącemu Rady Europejskiej, podczas wizyty w Moskwie. Dodał, że Ukraina to sztuczny kraj, a Lwów to polskie miasto i dlaczego po prostu wspólnie tego nie rozwiążemy. Na szczęście Tusk nie odpowiedział. Wiedział, że jest nagrywany. Wyjątkowo tajemniczy marszałek Sikorski przed lawiną pytań nie jest w stanie się obronić. Dziennikarze chcieli dowiedzieć się, co Radosław Sikorski miał na myśli, mówiąc o propozycji rozbioru Ukrainy. Władimir Putin miał ją złożyć Donaldowi Tuskowi. Czy pan słyszał te propozycje Władimira Putina skierowano do Donalda Tuska o wspólnym polsko-rosyjskim rozbiorze Ukrainy osobiście? Jeżeli nie, to od kogo? Czy z tej sprawy została sporządzona notatka służbowa? I po trzecie, czy o tej sprawie został poinformowany prezydent RP, nasi sojusznicy z NATO i partnerzy z Unii Europejskiej? Spodziewałem się pytania na ten temat. Nie? Czy notatka została sporządzona, panie marszałku, z tej sprawy? Proszę o zaznajomienie się z moim tekstem. Czy polska strona ma nagranie tej rozmowy? Której rozmowy? Czy jest notatka sporządzona z tej rozmowy? Bardzo proszę o zaznajomienie się z moim tekstem, jeżeli nie ma innych pytań. Panie marszałku, jest mnóstwo pytań. Nie, no bo to jest jakby... Rozwijam to w tekście, który za chwilę się ukaże. Panie marszałku, ale przepraszam bardzo. Serdecznie dziękuję. Udzielił pan wywiadu jednemu panie marszałku, z mediów. Pierwsza konferencja prasowa idzie Radosławowi Sikorskiemu tak źle, że tego samego dnia zmuszony jest wyjść do dziennikarzy raz jeszcze na konferencję prasową i tym razem powiedzieć coś zupełnie innego. Że rano wszystko mu się po prostu pomieszało. Czy pan miał dostęp do jakichś notatek z tych rozmów wtedy, jeżeli chodzi o rozmowy delegacji polskiej w Moskwie? Czy mógł się pan zapoznać? Już raz mnie pamięć zawiodła, nie chcę popełnić jeszcze raz tego samego błędu, ale na pewno pan rozumie, że z ponurych żartów nie robi się notatek. Radosław Sikorski w trakcie tej konferencji prasowej robił wszystko, aby nie przyznać, że tego rodzaju dokument znajduje się w MSZ. Dokument, który sam odtajnił kilka tygodni wcześniej. Pytany był wprost o to przez dziennikarzy, a mimo wszystko ani razu nie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy notatka istnieje, czy też nie. Dlaczego? Czy dlatego, że w dokumencie, który stworzył Żońca z Bratkiewiczem, a który podpisał Sikorski, nie ma informacji o propozycji rozbioru Ukrainy, jaką złożył Tuskowi Władimir Putin? Czy może dlatego, że Sikorski wiedział, że Tusk stworzył razem z Żońcą jeszcze inny dokument, który wysłany został do agencji wywiadu, w którym ta informacja się znajdowała, informacja zatajona przed prezydentem Rzeczpospolitej i przed opinią publiczną? Czy wreszcie zdanie, które w tekście notatki się znajduje, o tym, że Putin wygłosił kontrowersyjne tezy, jest zawoalowaną formą zostawienia śladu, że jednak taka propozycja się pojawiła? Odpowiedzi na te pytania nie znamy, ale znajdują się one w archiwach Agencji Wywiadu. W oficjalnej notatce ze spotkania Putin-Tusk znajduje się za to inna informacja, którą wówczas polski premier chciał zataić przed opinią publiczną. Wysunął propozycję stworzenia dwóch centrów dowodzenia, Bruksela i Moskwa, z wiodącą rolą Stanów Zjednoczonych. W stanowczych słowach domagał się zapewnienia stronie rosyjskiej całodobowego dostępu do przyszłych baz MD. Uwidoczniło się zarazem jego przekonanie, że decyzja w sprawie budowy baz w Polsce i Czechach już zapadła. Zagroził, że w wypadku ich powstania Rosja przekieruje część swoich rakiet na cele na terytorium Polski. Polski premier zataił przed opinią publiczną, że Putin w czasie tego spotkania zagroził Polsce wycelowaniem w nią rakiet nuklearnych. Mimo to Donald Tusk uznał wizytę i spotkanie za korzystne dla Polski. Bilans spotkań oficjalnych oceniam
pozytywnie. Sprawa groźby wycelowania w Polskę rosyjskich rakiet, ukryta przed opinią publiczną w czasie konferencji w Moskwie, została ujawniona przez Władimira Putina osobiście. Jeśli na terytorium Polski zostaną rozlokowane takie systemy, które jak my uważamy będą próbowały neutralizować naszą obronę przeciwrakietową, naruszając tym samym równowagę sił wojskowych na świecie, albo będzie to zagrażało naszemu narodowemu bezpieczeństwu, to podejmiemy kontrposunięcia. Wycelujemy nasze rakiety na te obiekty, które będą nam zagrażać. Marca 2008 roku, czyli miesiąc po wizycie Donalda Tuska na Kremlu, polski premier przylatuje tu, do Waszyngtonu. W Białym Domu spotyka się z prezydentem USA, George'em Bushem, politycznym ojcem projektu tarczy antyrakietowej. Oczywiście dużo pracy przed nami, ponieważ często jest tak, że strategia zapisana na kartce papieru różni się od szczegółów, które obserwujemy w rzeczywistości. W związku z tym nasi eksperci pracują intensywnie nad tym systemem, żeby Polacy czuli się z tym komfortowo. To kwestia, która może wygenerować wiele plotek, ale i zmartwień. My natomiast chcemy pokazać ludziom, że to konieczne, a jednocześnie będzie trwał proces modernizacji. Przerywamy spekulacje. Spekulacje na temat intencji. I strony amerykańskiej, i strony polskiej. Naszą wspólną intencją jest współpraca nad wszystkimi aspektami globalnego, polskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa, w tym nad instalacją antyrakietową. To, co nazwałbym przełomem, to moje wewnętrzne przekonanie, że pan prezydent osobiście i strona amerykańska dzisiaj bardzo precyzyjnie rozumieją nasze oczekiwania. I jeśli mogę tak powiedzieć, panie prezydencie, akceptują nasz punkt widzenia, jeśli chodzi o zasadę współpracy w tej kwestii. Pierwsze zdanie, jakie prezydent Bush powiedział na spotkaniu z nami z prasą, brzmiało: dziękuję panu premierowi za szczerość. Czy należy rozumieć to tak, że powiedział pan mu: albo Amerykanie wesprą modernizację polskiej armii, albo nie będzie w Polsce tarczy? Właściwie tak. Rozmawialiśmy w jakimś sensie z inicjatywy prezydenta Busha, bardzo konkretnie, kiedy rozmowę zaczął od... po wstępie bardzo serdecznym od prostego pytania. Ale niech pan mi powie, mówi prezydent Bush, jest pan za czy przeciw tarczy? I prosił o odpowiedź w jednym słowie? Tak, ale my nie gapy, to nie... A jak było naprawdę? Dowiadujemy się tego dopiero teraz z dokumentów, które znajdują się w bibliotece prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha, które odtajnili niedawno Amerykanie. Musisz mi powiedzieć, co masz na myśli. Czy jesteś za rozwojem systemu obrony przeciwrakietowej? Jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiem publicznie. Kiedy byłem w Rosji, udało mi się odmrozić stosunki. Tego właśnie chcieliśmy. To jednak coś kosztowało. Nie było to łatwe zadanie. I wszystko było w porządku, dopóki nie poruszyliśmy tematu obrony przeciwrakietowej. Wiesz, co powiedział Putin? Nagle stał się bardzo niespokojny, spojrzał mi w oczy i powiedział: okej, chcesz obrony przeciwrakietowej? Dobrze. Ale następnego dnia skieruję moje rakiety z głowicami atomowymi na cele w Polsce. Gdybyś był premierem, nie zrezygnowałbyś z tego tak po prostu. Odpowiedź prezydenta USA brzmiała następująco. Rosja posiada rakiety wycelowane w USA. Już nam groził i dobrze wie, że jeśli wystrzeli jedną rakietę w naszego sojusznika, to go rozwalimy. Wie, że obrona przeciwrakietowa nie jest wymierzona w Rosję. On po prostu próbuje was zastraszyć. Po spotkaniu z prezydentem USA, George'em Bushem, Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej. Ewentualna instalacja antyrakietowa w Polsce musi służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. I że instalacja bez dodatkowych elementów, o których mówimy, a więc modernizacji, ale także innego typu współpracy i takich politycznych gwarancji bezpieczeństwa, w naszej ocenie nie zwiększa tego bezpieczeństwa. Strategia gry na czas, jaką świetnie widać w trakcie tej konferencji prasowej, bardzo szybko przenosi się do dokumentów dyplomatycznych. Choćby do tego dokumentu, czyli
notatki ze spotkania wiceministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z Pamelą Quanrud, zastępcą ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Quanrud w rozmowie z polskim wiceministrem stwierdziła, że polski rząd nie dotrzymuje zobowiązań dokonanych w trakcie spotkania z prezydentem George'em Bushem i negocjuje w złej wierze, w gruncie rzeczy, grając na czas. W ocenie Quanrud Waszyngton jest zaniepokojony stanem negocjacji. Powołując się na doradcę prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, Steve'a Hadleya, stwierdziła, że strona amerykańska ma wątpliwości, czy rozmowy posuwają się po obu ścieżkach procesu negocjacyjnego, tak jak zostało to ustalone podczas spotkania prezydenta George'a W. Busha z premierem Donaldem Tuskiem 10 marca 2008 roku. Stawia to pod znakiem zapytania wolę strony polskiej do zakończenia negocjacji z obecną administracją. Wyraziła opinię, że atmosfera wokół negocjacji zdominowana została poprzez ciąg nieporozumień, co może doprowadzić do ich fiaska. Podkreśliła, że nie jest to intencją Waszyngtonu. Chodziło w zasadzie o, powiem wprost, zasypanie Amerykanów jakąś niezliczoną ilością postulatów, warunków, które mieszczą się w tym pojęciu modernizacji polskiej armii, które Amerykanie mieli spełnić, żeby ten projekt w ogóle zrealizować. I to jest, można powiedzieć, w sensie takim dyplomatycznym, strategii prowadzenia negocjacji, zupełne odwrócenie koncepcji, z którą Donald Tusk pojechał do Putina w lutym 2008 roku, czyli kilka tygodni wcześniej. Mianowicie tam zaproponował koncepcję nowej filozofii stosunków polsko-rosyjskich, która polegać miała, i rzeczywiście na tym polegała, że będzie stosowana zasada równoległości, czyli zasada, w której wszelkie problemy w prowadzonych równolegle dyskusjach nie będą stanowiły przeszkody do tego, żeby te rozmowy w ogóle kontynuować. W wypadku rozmów z USA zasada równoległości była odwrotna. Jeśli Stany Zjednoczone nie zaakceptują całego pakietu propozycji strony polskiej, całe rozmowy zostaną zamrożone. Taką decyzję premier Donald Tusk podjął 4 lipca 2008 roku, ogłaszając, że Polska nie przyjmuje wynegocjowanej już wcześniej umowy w sprawie tarczy antyrakietowej. Instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. To rzecz ważna, także dla nas. To rzecz ważna dla całego świata, w sensie pozytywnym. Jednak fakt, że ta instalacja antyrakietowa powstałaby w Polsce, zwiększa równocześnie pewną ilość ryzyk i zagrożeń także dla strony polskiej. Polityczna presja, jaką na rząd Donalda Tuska po rosyjskim ataku na Gruzję wywiera prezydent Lech Kaczyński, przynosi skutki. Pod koniec sierpnia 2008 roku do Warszawy na zaproszenie Radosława Sikorskiego przyjeżdża amerykańska sekretarz stanu w administracji prezydenta George'a Busha. Podpisanie umowy nie rozstrzyga jednak sprawy. W ślad za umową powinna iść bowiem ratyfikacja przez parlament i ostatecznie przez prezydenta. Prezydent był tym zainteresowany, ale parlament się nie spieszył. W tej sprawie nie działo się przez wiele lat nic. Po latach z depesz ujawnionych przez serwis Wikileaks dowiadujemy się, że dla Stanów Zjednoczonych był to oczywisty dowód na dalsze sztuczne przedłużanie procesu. Kiedy Sejm zajmie się umową w sprawie tarczy antyrakietowej? W tej chwili nie wiem jeszcze, kiedy Sejm zajmie się ratyfikacją umowy. Były pewne obawy ze strony amerykańskiej, że polski rząd, nowy wtedy polski rząd, nie był tak chętny jak poprzedni do podpisania umowy między Polską a USA. Co pamiętasz z tamtych czasów? To prawda. I to rzeczywiście spowolniło proces. Wszystko działo się szybko, ale nagle nadeszły wybory. W Polsce do władzy przyszli nowi politycy i otrzymali od razu ostrzeżenie. Myślę, że niektórzy z amerykańskich członków Kongresu, którzy nie byli fanami George'a Busha, ostrzegali ich również.
również, aby tego jednak nie podpisywali. We wnioskach z wizyty Radosława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych możemy ogólnie przeczytać, że jest w zasadzie daleko idący konsensus nawet między demokratami a republikanami w sprawie buszowskiego konceptu amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie, w tym w Polsce, ale Sikorski dodaje jedno zdanie. Zwraca uwagę zdecydowanie negatywne stanowisko w sprawie MD doradców senator Clinton. I to jest, można powiedzieć, cała nadzieja, zarys przyszłej polityki, która doprowadzi do jakby oficjalnego stwierdzenia, że propozycje Obamy, który zlikwidował buszowski projekt tarczy antyrakietowej, są dla Polski optymalne. Na ratyfikację tej umowy przyszło czekać nam kolejne 3 lata. W marcu 2011 roku Sejm przyjął ustawę ratyfikującą to porozumienie. Oznacza to, że od momentu wynegocjowania minęły prawie 4 lata, a do momentu budowy miało minąć kolejnych 5, ponieważ pierwsze decyzje i pierwsze łopaty poszły w ruch dopiero w roku 2016. Wśród kluczowych spraw, jakimi zajmowali się przywódcy państw NATO tutaj w Bukareszcie w trakcie szczytu w roku 2008, była sprawa Gruzji. Również sprawa Ukrainy i ich członkostwa w NATO. Zanim szczyt się rozpoczął, przygotowania do szczytu trwały w wielu państwach paktu, również w Polsce. Z dokumentów zgromadzonych w polskich archiwach wynika jednak, że nie wszystkie ośrodki władzy w Polsce wówczas w roku 2008 przygotowywały się do tego szczytu w taki sam sposób. Na tydzień przed rozpoczęciem szczytu NATO prezydent Lech Kaczyński pisze list do przywódców państw sojuszu. W liście prosi o wsparcie członkostwa Gruzji i Ukrainy poprzez przyznanie tym państwom tak zwanego MAP, Membership Action Plan, szybkiej ścieżki wejścia do sojuszu. Europa nie może po raz kolejny zapomnieć o Ukrainie i Gruzji. Brak decyzji o objęciu MAP tych państw będzie dowodem utraty świadomości celów i politycznego znaczenia sojuszu na mapie bezpieczeństwa Europy. Nie możemy na to pozwolić. List prezydenta, który datowany jest na 26 marca 2008 roku, a adresowany do premiera Grecji, przekazany został 27 marca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Kancelarię Prezydenta. Pismo jest pilne i prezydent prosi o to, aby przed 1 kwietnia poinformować premierów czy adresata tego listu o stanowisku państwa polskiego. W związku z udziałem prezydenta RP pana Lecha Kaczyńskiego w szczycie NATO w Bukareszcie od 2 do 4 kwietnia 2008 roku przekazuje w załączeniu list prezydenta RP do głów państw i szefów rządów krajów członkowskich NATO z uprzejmą prośbą o pilne doręczenie listu adresatom drogą dyplomatyczną przed dniem 1 kwietnia bieżącego roku. Na dokumencie zachowała się ta żółta kartka, której treść brzmi w następujący sposób. Prośba do dyrektora Króla po rozmowie z ministrem Radosławem Sikorskim. Ten dokument ma leżeć w naszej szafie pancernej do poniedziałku i czekać na dalsze dyspozycje ministra Radosława Sikorskiego. Ukrycie tego listu, nie wpuszczenie go w dyplomatyczny krwiobieg międzynarodowy przez niewysłanie tego listu tak naprawdę w czasie, kiedy on powinien zostać wysłany. Zablokowanie tego to był sabotaż. To był sabotaż po prostu przeciwko interesowi Polski, interesowi Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście ważne jest, żeby to po prostu podkreślić, zwłaszcza dzisiaj, w roku 2023, przeciwko Ukrainie i przeciwko Gruzji. Jednak ani stanowisko Stanów Zjednoczonych, ani stanowisko Polski dla ostatecznych konkluzji nie okazało się rozstrzygające. Zupełnie inny pomysł w tej sprawie miały Niemcy i Francja. Oto co na ten temat powiedział prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko.
Nasze pytanie było w porządku. Sprawa Ukrainy rozpatrywana była jako pierwsza. Kiedy dostaliśmy projekt rezolucji, pojawił się pierwszy szok. Dokument był dramatyczny. Mój pierwszy komentarz, który powiedziałem swojemu koledze i przyjacielowi George'owi Bushowi. Z taką rezolucją nie mogę wrócić do Ukrainy. No, ja z taką rezolucją w Ukrainę nie mogę jechać. Winą za nieprzyznanie Ukrainie i Gruzji planu członkostwa, czyli tak zwanego MAP, Wiktor Juszczenko obwinia tych dwoje polityków, Angelę Merkel i Nicolasa Sarkoziego. Ostatecznie szczyt NATO przyjął inne konkluzje niż te, których chciała Francja i Niemcy. Zdaniem uczestniczącej wówczas w rozmowach Anny Fotygi, ostateczny kształt konkluzji dawał możliwość włączenia w przyszłości Gruzji i Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Tam zapisy uległy zmianie w stosunku do tego, co chciano pierwotnie zapisać, i jednak ta perspektywa pozostała. Obietnica członkostwa pozostała. Ona nie stała się, bo mówię, tą kropką nad i byłby MAP. Czyli powiedziałaby pani, że drzwi nie zostały zamknięte? Nie, noga w drzwi wsadzona i drzwi nie zostały zamknięte. A miały być zamknięte? A myślę, że wszystko ku temu zmierzało. Wcześniej nam tłumaczono, że to, co osiągnięto, to jest wszystko, co jest możliwe. Okazało się, że można osiągnąć dużo więcej. Tam jest przede wszystkim stwierdzenie, że Ukraina i Gruzja, bo o niej też należy pamiętać, będą członkami NATO. To jest stwierdzenie najistotniejsze. Dokładnie jest to stwierdzenie, staną się. 4 miesiące po zakończeniu szczytu NATO w Bukareszcie Rosja uznała, że brak jednoznacznej i szybkiej deklaracji o członkostwie Gruzji w NATO to zaproszenie do inwazji. Ta rozpoczęła się na początku sierpnia. Spadały pierwsze bomby, w Pekinie trwała ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Termin agresji nie był wybrany przypadkowo. Chodziło o to, aby sezon urlopowy i Igrzyska utrudniły reakcję światowych liderów. Przerwałem urlop, który się zaczął 2 dni temu. Właściwie nie trwał prawie ani godziny ze względu na sytuację w kraju, który jest naszym strategicznym sojusznikiem, czyli w Gruzji. Jestem gotowy do podejmowania wszelkich działań, które mają na celu zmianę obecnej sytuacji w Gruzji i zaprowadzenie tam pokoju. Dziękujemy Państwu. Lech Kaczyński rozpoczął przygotowania do wylotu do Tbilisi, ale ta inicjatywa nie spotkała się z entuzjazmem premiera Tuska. Przestrzegałbym wszystkich przed nadmierną taką nadpobudliwością, jeśli chodzi o niektóre inicjatywy i wypowiedzi. Jestem przekonany, że pan prezydent Lech Kaczyński będzie ten sposób myślenia respektował i podzielał. Brak entuzjazmu premiera Tuska przełożył się na utrudnienia w dostępie do rządowego samolotu. Dopiero deklaracja prezydenta USA George'a Busha, że jeśli te problemy będą się przedłużały, to on udostępni prezydentowi Kaczyńskiemu swój samolot Air Force 2, problemy ustały. Ostatecznie prezydent Lech Kaczyński razem z innymi przywódcami państw Europy Środkowej do Gruzji dotarł i na głównym placu w Tbilisi wygłosił przemówienie w czasie, kiedy rosyjskie wojska były kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi z północy, dla nas także z północy, ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie.
Ten kraj to Rosja. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Tak po latach tę misję ocenia prawnik i doradca prezydenta Michaela Saakaszwilego, Giorgio Chaładze. Gdyby nie tamta decyzja prezydenta Kaczyńskiego, żeby przybyć do Tbilisi i stanąć ramię w ramię ze swoim przyjacielem, Misza Saakaszwili wisiałby martwy w tym samym budynku parlamentu, w którym później tego wieczoru prezydenci Unii Europejskiej stali wspólnie. Prezydent Kaczyński tego dnia ocalił suwerenność Gruzji. Ledwie miesiąc po rosyjskiej agresji na Gruzję do Warszawy przyjeżdża szef rosyjskiej dyplomacji. Przyjazd Siergieja Ławrowa do Warszawy był konsekwencją zaproszenia, jakie wystosowane zostało na początku roku, kiedy Radosław Sikorski był w Moskwie. Nic nie zmieniło się, odkąd Rosja zaatakowała Gruzję, strzelając w jej terytorium, wjeżdżając na jej teren czołgami. Premier Tusk potwierdził, że pomimo dynamicznej sytuacji międzynarodowej, uwarunkowanej konfliktem rosyjsko-gruzińskim, stronie polskiej zależy na utrzymaniu dobrych stosunków z Rosją. Zaznaczył, że Polska chciałaby również wnieść pozytywny wkład w polepszenie relacji na linii Unia Europejska-Rosja. To jest ważne, żeby Polska rzeczywiście nie miała na świecie opinii kraju rusofobicznego. Z punktu widzenia Rosji wizyta była niewątpliwym sukcesem. W niecały miesiąc po ataku rosyjskim na Gruzję, po wizycie szefa MSZ w państwie Unii Europejskiej i NATO, nikt nie mógł mówić, że Federacja Rosyjska w jakikolwiek sposób przez państwa Zachodu poddana jest jakiejś izolacji. W połowie października wybucha kolejny skandal ufundowany przez kancelarię premiera Tuska. Prezydent Lech Kaczyński wybiera się na szczyt Rady Europejskiej, ale szef kancelarii premiera Tomasz Arabski informuje głowę państwa, że prezydent nie ma prawa, nie może skorzystać z rządowego samolotu, żeby polecieć na szczyt. Urzędnicy Donalda Tuska podawali całą serię sprzecznych z sobą uzasadnień, powodów, dla których nie chcieli pozwolić prezydentowi Kaczyńskiemu lecieć do Brukseli. Ostatecznie prezydent Polski poleciał samolotem wyczarterowanym z polskich linii lotniczych LOT. W czasie, kiedy Tomasz Arabski odmawiał prezydentowi Kaczyńskiemu prawa do skorzystania z samolotu, Donald Tusk w Brukseli powiedział te haniebne słowa. Potrzebuje pan premier tej samolotu do tej pracy? Powiem brutalnie, nie potrzebuje pana prezydenta. Na tym polega problem. Najpierw odmówiono panu 254, jeszcze dzisiaj rano, jaka 40 się nadającej trądy, jak niektórzy mówią. I musiał pan jednak zdecydować się na samolot czarterowy. Niech to sami państwo ocenią. Nie to po troszkę śmieszę, ale wolałbym, żeby Polską rządzili ludzie o innym typie zachowań. Myślę, że Polska na to zasłużyła. Tutaj idzie o interes państwa, który zostaje w sposób oczywisty naruszony. Tylko proszę pamiętać, że jestem głęboko przekonany, że obecny rząd prowadzi wadliwą politykę zagraniczną. Że polityka napinania stosunków z naszymi przyjaciółmi z Litwy, Czech, Ukrainy, mimo trudnej tam sytuacji, Gruzji, Łotwy, Estonii, że polityka demonstrowania dobrej woli wobec państw, które za grosz tej dobrej woli nie prezentują wobec Polski, nie ma najmniejszego sensu. Że polityka zwiększania masy wpływów pewnego państwa na wschód od Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej te wpływy są i tak bardzo poważne. Polska w tej chwili jakby zwiększa masę tych wpływów, jest polityką zabójczą z punktu widzenia i Polski, i Europy. Rosjanie próbowali zatrzymać kolumnę z prezydentami. Dali kilka strzałów i teraz konwój w tym momencie zawraca. Podjechaliśmy do miejsca, w którym Rosjan zgodnie z planem prezydenta Sarkozy'ego być nie powinno. Nie opuścili ich. I natychmiast usłyszeliśmy serię z broni maszynowej. To było jakieś 30 metrów ode mnie. Kiedy zobaczyli, że zbliża się kolumna samochodów, otworzyli ogień.
ale głównie chodzi o to, że jeśli ktokolwiek ma iluzję, jakoby Rosja zmieniała swoje zachowanie, to zapraszam tutaj. Let them come and see. Unfortunately, we only have. To nie przyjadą. Właśnie zapraszamy. Ten stojący tu ze mną człowiek jest niezmiernie dzielny. Jednak już dzień później Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowuje raport, z którego wynika, że zastrzały z posterunku kontrolowanego przez Rosjan do prezydentów Gruzji i Polski odpowiada Gruzja, a nie Rosja. Wiarygodności temu raportowi dodał polski premier Tusk, występując na konferencji prasowej wspólnie z szefem ABW w siedzibie jednostki, która raport stworzyła. Współodpowiedzialność, jak zawsze w takiej sytuacji, spoczywa na gospodarze. Będziemy oczekiwali, aby nigdy więcej gospodarze, na przykład rząd gruziński, nie wystawiali na szwank bezpieczeństwa naszych przedstawicieli. Grzegorz Kuczyński w tym czasie był analitykiem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Raport ABW otrzymał wówczas do wglądu. Jak zacząłem czytać ten raport, to oczy mi się robiły coraz większe. Dlaczego? Dlatego, że tam właściwie całe zdania były przepisane z rosyjskich agencji informacyjnych. Oczywiście nie po rosyjsku, prawda? Przetłumaczone. Po prostu zrelacjonowanie incydentu oczami rosyjskich mediów. Nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonariusz, który jest patriotą, który myśli po polsku, jest w stanie podpisać tego typu raport, przekazać go przełożonym. Ostatecznie sami Rosjanie przyznali, że strzały do prezydentów Gruzji i Polski oddały podlegające im jednostki południowej Osetii. Świadczy o tym ten dokument ujawniony przez nas po raz pierwszy. Samochód zatrzymał się dopiero wtedy, gdy żołnierz południowo-osetyński po dwukrotnym ostrzeżeniu oddał strzały w powietrze. Rosjanie przekazywali całkowicie zbieżny opis tych wydarzeń z tym, co prezentowała ta prorządowa propaganda w Polsce. To była ordynarna, antyprezydencka akcja propagandowa polskiej prasy, polskich mediów. W zasadzie można było odnieść wrażenie, że ci, którzy szydzą z polskiego prezydenta, w kierunku którego padły rosyjskie strzały, żałują, że on tam nie zginął. Września 2009 roku prośby Donalda Tuska o przyjazd Władimira Putina do Polski spełniają się. Zanim jednak Putin wyląduje w Polsce, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej publikuje obraźliwy dla Polaków list zrównujący zbrodnię katyńską z losem rosyjskich jeńców wojny bolszewickiej w Polsce w 1920 roku. Naród rosyjski, którego losy zniekształcił reżim totalitarny, dobrze rozumie uczulenia Polaków związane z Katyniem, gdzie spoczywają tysiące żołnierzy polskich. Powinniśmy wspólnie zachowywać pamięć o ofiarach tej zbrodni. Zarówno cmentarze pamięci Katyń i Miednoje, podobnie jak i tragiczne losy żołnierzy rosyjskich, którzy dostali się do niewoli podczas wojny 1920 roku, powinny stać się symbolem wspólnego żalu i wzajemnego przebaczenia. W tym liście Władimir Putin proponuje jeszcze jedną rzecz. Nawiązanie strategicznej współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską a Polską, takiej samej współpracy, jaka już od wielu, wielu lat łączy Rosję z Niemcami. Dzisiaj rosyjsko-niemiecka współpraca odgrywa wielce ważną, pozytywną rolę w polityce międzynarodowej i europejskiej. Jestem pewien, że również stosunki rosyjsko-polskie wcześniej czy później osiągną tak wysoki, z prawdziwego zdarzenia, partnerski poziom. Leży to w interesie naszych narodów, całego kontynentu europejskiego. I dokładnie to powiedział Donald Tusk w trakcie konferencji prasowej w Sopocie w towarzystwie Władimira Putina. Powiedzieliśmy sobie także z premierem Putinem i tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że nie może być dłużej tak, że w sprawach historycznych dotyczących II wojny światowej, ale także dialogu, który pozwala wyjść z tej wielkiej traumy, jaką była tragedia II wojny światowej, żeby relacje polsko-rosyjskie w tym kontekście były gorsze od relacji polsko-niemieckich czy rosyjsko-niemieckich. Dokładnie ta sama treść znalazła się w notatce z tego spotkania. Notatce, która przez lata pozostawała niejawna. Premier Tusk podkreślił, że dialog i współpraca między Polską a Rosją nie mogą być gorsze niż współpraca między Polską a Niemcami i między Rosją a Niemcami.
Jednocześnie zaznaczył, że nie do pomyślenia jest, żeby w sprawie II wojny światowej łatwiej było zbudować dialog polsko-niemiecki niż dialog polsko-rosyjski. Podzielając powyższą opinię, premier Putin wyraził wdzięczność premierowi Tuskowi za jego osobiste zaangażowanie i zaangażowanie rządu przezeń kierowanego w polepszanie stosunków polsko-rosyjskich. Uznając, że z tym rządem RP można pracować, Putin wskazał na potrzebę wzmocnienia chrześcijańskiego wymiaru współpracy polsko-rosyjskiej. Z odtajnionych dokumentów, jakie powstały po wizycie Putina w Polsce, wynika, że sprawa obarczenia odpowiedzialnością Polski za wybuch II wojny światowej była kluczowa z punktu widzenia rosyjskiej polityki. Świadczy o tym ten fragment notatki informacyjnej na temat wizyty premiera Putina w Polsce. Premier Putin przekazał premierowi Tuskowi książkę Tajemnice polityki polskiej, zbiór dokumentów 1935-1945, wydaną przez Służbę Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Uznał przy tym, że krytyka wydawnictwa Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej jest słuszna. Zauważył, że nawet my znaleźliśmy w nim sprawy, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia i badań, gdyż nie można jednoznacznie stwierdzić, czy pewne fakty nie zostały przez autorów przeinaczone. Ta prowokacja była tylko wstępem do kolejnych, które odbywały się już przy włączonych kamerach. Tak wypowiadał się na temat historii Władimir Putin, kiedy obok niego stał polski premier. Tak, rozmawialiśmy dzisiaj z panem premierem. Ja i my w Rosji widzimy, że cały czas są uporczywe próby udawania, że II wojna światowa stała się możliwa. Wyłącznie dzięki paktowi Mołotowa-Ribbentropa. A jeżeli ktoś stawia sobie za cel wyszukiwanie w tej starej i spleśniałej już bułeczce jakichś rodzynek wyłącznie dla siebie, a całą pleśń pozostawiać tylko jednemu z uczestników tego procesu, to do niczego dobrego to nie doprowadzi. Dlatego, że nie tworzy to warunków dla wzajemnego zrozumienia i zaufania. W Sopocie Władimir Putin odbył spotkanie w cztery oczy na molo z Donaldem Tuskiem. Treści tej rozmowy możemy się tylko domyślać. Ale z całą pewnością dla całej tej wizyty z perspektywy Rosji kluczowym było zrzucenie z Rosji winy za wybuch II wojny światowej i współpracę z Niemcami. Rosjanie chcieli również tę odpowiedzialność przerzucić na Polskę. Temu w swoim wystąpieniu na Westerplatte sprzeciwił się jako jedyny prezydent Lech Kaczyński. Prawda jest jedna, prawda zdaniem nas, chrześcijan, nawet najgorsza, wyzwala, a nie niewoli. Wyzwala, a nie upokarza. Pod warunkiem, że dotyczy wszystkich. My, Polacy, mamy prawo do dostępu do prawdy. Dostępu do prawdy o sprawach dla naszego narodu tragicznych. I z tego nigdy zrezygnować nie możemy. My do swoich grzechów, o czym mówiłem przed chwilą, przyznać się potrafimy. Trzeba też potrafić przyznać się do grzechów i nie stawiać w jednej płaszczyźnie decyzji o zamordowaniu 30 tysięcy ludzi i epidemii tyfusu lub innych chorób. To nie jest droga do pojednania. O tym, jak wielkie konsekwencje miało skonfrontowanie Putina przez prezydenta Kaczyńskiego z prawdą historyczną, świadczą kolejne nieznane dokumenty, jakie powstały w rozmowach z Rosjanami po wyjeździe Putina. Pod koniec września z zastępcą ambasadora Rosji w Polsce spotyka się Jarosław Bratkiewicz i dowiaduje się, że Rosjanie nie chcą w Katyniu w kwietniu 2010 roku obecności prezydenta Kaczyńskiego. Jarosław Bratkiewicz nie informuje o tym prezydenta. Minister Sikorski wyraził oczekiwanie, że, jak donosiła prasa polska, dojdzie do wspólnego udziału premierów Rzeczpospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Rozmówca zaznaczył przy tym, że strona rosyjska w zasadzie nie ma nic przeciwko takiej ewentualności. Obawia się zarazem, że chęć udziału w tym wspólnym przedsięwzięciu może wyrazić również prezydent Lech Kaczyński, jako że w opinii strony rosyjskiej sprawy historyczne bardziej leżą w gestii prezydentów niż premierów.
W swojej odpowiedzi zwróciłem uwagę, że polityka historyczna w dialogu dwustronnym prowadzona jest za pośrednictwem mechanizmów szeroko rozumianej służby zagranicznej oraz innych ogniw rządowych. Jeszcze we wrześniu roku 2009 polscy dyplomaci usłyszeli od rosyjskich dyplomatów, że obawiają się takiego scenariusza i że nie chcą Lecha Kaczyńskiego w Rosji. Polscy dyplomaci zatajają te informacje przed prezydentem, a jednocześnie wykorzystują ją we własnych grach i konsumują wewnątrz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To, co później wydarzyło się między rosyjską ambasadą, kancelarią prezydenta a rządem, do historii przeszło jako rozdzielenie wizyt. Co ciekawe, w trwających później latami procesach przedstawiciele państwa polskiego, polskiego rządu twierdzili, że pojęcie rozdzielenia wizyt jest tylko terminem publicystycznym i w rzeczywistości nic takiego nigdy nie miało miejsca. Te dokumenty wprost temu przeczą. Pan podwładny, pan Górczyński wspominał przed chwilą, że rozmowa na temat przygotowania wylotu wizyt do Katynia, takie rozmowy dotyczące wizyty premiera, czy inaczej, na najwyższym poziomie rozpoczynały się już na jesieni 2009 roku. Jest panu coś na ten temat? Ma pan jakąś wiedzę na ten temat? Rozmowy na ten temat rozpoczynały się rzeczywiście jesienią 2009 roku, ale nie były to rozmowy na temat wyjazdu do Katynia, tylko rozmowy na temat rewizyty roboczej premiera Donalda Tuska w Rosji. Kiedy świadek się dowiedział, że wizyty mają zostać rozdzielone? Raz premiera, raz prezydenta. Proszę Wysokiego Sądu, nic mi nie wiadomo o jakimkolwiek rozdzielaniu wizyt. Termin rozdzielenia wizyt. Myślę, że termin rozdzielenia wizyt był terminem publicystycznym czy politycznym. Z tej notatki jednoznacznie wynika, i dlatego ona ma dyskrecjonalny charakter, że przedstawiciele polskiego MSZ-u z przedstawicielami MSZ-u rosyjskiego już we wrześniu 2009 roku dyskutowali o tym, jak zorganizować wizytę Putina i Tuska w Katyniu, żeby w tych uroczystościach katyńskich nie wziął udziału polski prezydent. No a jeśli będzie chciał, to sobie musi zorganizować sam własne obchody katyńskie. Jednak to nie jedyne dokumenty, które świadczą o tym, że polski rząd prowadził wówczas rozmowy z rządem rosyjskim, w których wielokrotnie pojawiała się kwestia tego, że Rosjanie nie chcą polskiego prezydenta w Katyniu w roku 2010. Ten dokument prezentujemy Państwu po raz pierwszy. To notatka ze spotkania pomiędzy Andrzejem Kremerem, wiceministrem spraw zagranicznych, urzędnikiem, który zginął ostatecznie w Smoleńsku, a Władimirem Titowem, wiceministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Rosyjski polityk w tych rozmowach powiedział wprost, że Federacja Rosyjska obawia się polityczno-historycznego szumu, który wywołać mógłby prezydent Lech Kaczyński. Sugerują również wprost, że w tego rodzaju rozmowach Władimir Putin nie wziąłby udziału, bo ma bardzo złe doświadczenia z Westerplatte z 1 września 2009 roku. Oto ten dokument. Minister Titow odniósł się do powyższej propozycji bez entuzjazmu. Podkreślił, że strona rosyjska szczególnie obawia się polityczno-historycznego szumu, który z okazji ceremonii upamiętnienia zbrodni katyńskiej mógłby w Katyniu wywołać na przykład obecny prezydent RP. Szum ten nie sprzyjałby dziełu pojednania polsko-rosyjskiego. Strona rosyjska niechętnie zapatruje się również na ewentualny przyjazd nazbyt dużej delegacji polskiej, a w szczególności na przyjazd kilku delegacji. Świadczyłoby to bowiem o polskiej intencji nadmiernego upolitycznienia sprawy katyńskiej. Z tego dokumentu jasno wynika nie tylko, jak druzgocąca dla rosyjskiej koncepcji politycznej była postawa Lecha Kaczyńskiego, ale wynika również jasno, że polski rząd ukrywał każdą tego rodzaju informację przed polskim prezydentem. Na rozdzielniku adresatów tego pisma nie ma nikogo z kancelarii prezydenta RP. Wiemy doskonale, że
Dokładnie tak to wyglądało. Najpierw 7 kwietnia Putin z Tuskiem zorganizowali sobie obchody katyńskie w Katyniu, a 3 dni później obchody centralne, państwowe, niezależnie zorganizował w Katyniu prezydent Lech Kaczyński, tylko lecąc na te uroczystości zginął razem z wszystkimi uczestnikami tego lotu. Jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni, i wszystkie słowa wypowiedziane, bo jesteś naszym wrogiem albo naszym kompanem.